Naszym gościem jest dzisiaj Mirosław Tasiński, wiceprezes Zakładów Azotowych Kędzierzyn, Grupa Azoty. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. 78 milionów to dużo czy mało? Ja myślę, że 78 milionów, mówimy tutaj o wyniku netto, to jest... O zysku. O zysku netto. Zysk już taki goły, już taki odarty ze wszystkich tych tak. dodatkowych elementów. Czystego zysku 78 Uważam, milionów za zeszły rok. Dobry wynik zeszłego roku. No ale przyzwyczaiły nas zakłady do jeszcze lepszych wyników, więc teraz czy to realia się tak zmieniły, czy co się zmieniło? Znaczy, komentując jak gdyby 2014 rok, to należy też wskazać, że jakby nie zdarzenie jednorazowe, jakim był odpis aktualizacyjny na instalację bezwodnika kwasu wtalowego, to blisko 40 milionów, to by ten wynik był wyższy i EBITDA, która jest takim wyznacznikiem szczególnie dla instytucji finansowych, czyli wynik EBITDA, byłby powyżej 200 milionów. Także myślę, że ten rok 2014... Powyżej 200 milionów EBITDA, tak? Tak. No to już jest fenomenalny wynik. Tak, tak. I dlatego podkreślę tutaj, że zachowujemy wskaźniki finansowe na dobrych poziomach. Jak gdyby wyjaśnijmy cały czas... naszym telewizorom, że te 40 milionów odpisu to jest taki zapis księgowy, tak? On musi pogorszyć wynik, chociaż kasy nie ubywa, tak? Z wydatkowaniem cashu. To jest zapis memoriałowy, osiada to w kosztach, aczkolwiek nie ma wpływu na cash, na politykę finansową spółki. Co się stanie z tym zyskiem? On pójdzie do Tarnowa, zostanie w Kędzierzynie? Znaczy zawsze co do zysku, do podziału zysku, tutaj decydujący głos ma akcjonariusz i on zdecyduje ostatecznie na walnym zgromadzeniu co do podziału tego zysku. Od kilku lat jest taka polityka w grupie 60 do 40, tak? Część pieniędzy zostaje w firmie, część pieniędzy idzie jako dywidenda. Należy się spodziewać utrzymania tej tendencji, czy coś się zmieniło? Znaczy, tak jak powiedziałem, tutaj żadnych jakichś zasadniczych zmian nie ma, jeżeli chodzi o 2014 rok i bieżącą sytuację, także myślę, że może być podobnie, ale tak jak powiedziałem, jest to decyzja akcjonariusza. Azoty są na etapie dużych inwestycji. To jest elektrociepłownia, ale nie tylko, tak? Tak. Ten rok będzie najdłuższy przestój remontowy. Będzie się działo, tak? Rozumiem, że na to pieniądze firma ma i sobie poradzi, czy potrzebuje kredytu, czy potrzebuje pożyczki ze spółki matki, jak to wygląda? A czy jak Państwo wiedzą, w zeszłym roku podpisaliśmy umowę z głównym wykonawcą, jeżeli chodzi o naszą kluczową inwestycję, jaką jest elektrociepłownia. Przypomnę, że zaciągnęliśmy kredyt na 256 milionów, oczywiście do wykorzystania w trakcie całej inwestycji, także tutaj mamy zapewnione finansowanie na tą inwestycję kluczową dla nas. Jak myślę, tutaj możemy patrzeć na ten rok bardzo spokojnie. Myślę, że mamy zapewnione finansowanie co do działalności. Zresztą ten nasz program inwestycyjny tego roku to jest ponad prawie 200 milionów, 280 milionów. Także tutaj mamy duże plany. Oczywiście ta EC jest głównym naszym zadaniem tego roku i najbliższych dwóch lat. No ale też wezmę amoniaku tu w tym roku, tak? Tak, tak. Mamy szereg jak gdyby takich, ale mówię, tutaj wymieniam tą kluczową naszą inwestycję. Też finansowaliśmy i finansujemy OxoViFlex. To jest nasza inwestycja, która się rozpoczęła w zeszłym roku i jest to dla nas też kluczowy produkt dla naszego segmentu Oxoplastu. No czyli, jak rozumiem, same pozytywne informacje. Czy coś niepokoi? Myślę, że na bieżąco analizujemy sytuację, jeżeli chodzi o i segment nawozów, i oksoplastu, i nie odnotowujemy jakichś zagrożeń czy ryzyk związanych. Zawsze jest takie pytanie przy wynikach finansowych, która noga przyniosła więcej pieniędzy? To oksoplast czy nawozy? Znaczy, ja myślę tak, że jak Państwo wiedzą, te dwa segmenty, jeżeli chodzi o przychody, to są porównywalne wielkości. Aczkolwiek no, muszę podkreślić, że nawozy jak gdyby osiągnęły lepsze wyniki w stosunku do oksoplastu, jeżeli mówimy o 2014 roku. Rolnicy mają pieniądze z dopłat unijnych i inwestują je także w nawozy. Znaczy, myślę, że my skutecznie jak gdyby lokujemy nasze produkty i tutaj też trzeba powiedzieć, że jakość naszych produktów też znajduje odzwierciedlenie w rynku i w naszych wynikach. No to tylko sobie tego życzyć w kolejnych latach. Pieniądze rolnicy będą mieli prawdopodobnie. Natomiast mnie jeszcze interesuje, czy te wyniki finansowe dają jakby asumpt do myślenia w perspektywie tak pięcioletniej, powiedzmy. Czy te wyniki się utrzymają? Należy się spodziewać spadku, bo sytuacja na rynkach zagranicznych łatwa nie jest. Czegoś Państwo się oczekujecie? Znaczy, myślę, że tutaj nie przewidywałbym jakichś spadków. Mamy oczywiście ustalony
plan wieloletni, jeżeli chodzi o nasze zamierzenia inwestycyjne, ale to wiąże się też z tym, że prognozujemy pewne wielkości w perspektywie nawet tych 5 lat. Oczywiście o wielkościach tutaj nie mogę mówić, ale... No już miałem nadzieję, że trochę uchyli pan rękę tajemnicy. Ale mamy jak gdyby ten temat przemyślany i zaplanowany. To jeszcze jedna kwestia, która ostatnio rozpala emocje. Umowa o wolnym rynku między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Czy tam, ja pytałem w Brukseli o tę umowę, to okazuje się, że tam jest więcej wyjątków niż tych norm otwartych. No ale temat chemii nie jest tym, o którym się mówi najwięcej. I czy tam po cichu, że tak powiem, nie zostaną wpuszczone firmy amerykańskie, które mogą dzisiaj stanowić takie samo zagrożenie, jak do tej pory ze strony firm ze wschodu, obawialiśmy się, bo po prostu mają tani gaz łupkowy. Znaczy wiadomo, że analizujemy sytuację i też mamy to na uwadze, ale jak czas i historia pokazuje, na razie jako chemia radzimy sobie całkiem nieźle. Potwierdzają to nasze wyniki za ostatni rok i za ostatnie lata, także myślę, że patrzyłbym ze spokojem na tą przyszłość. No to my też będziemy patrzeć ze spokojem i oby to się wszystko toczyło tak jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Urodził się z zespołem Downa. Wymaga ciągłej opieki, a na dodatek zmaga się z nawrotami białaczki. Jakub nie siedzi, nie stoi, nie chodzi. Potrzebuje codziennej rehabilitacji, a w tej chwili ma zaledwie 2 godziny w tygodniu. Dzieciakom i pozostałym podopiecznym fundacji można pomóc, przekazując 1% podatku. Rozlicz się od serca. Mały gest, wielkie znaczenie. Warto pomagać! Fundacja Bądź Człowiekiem. KRS 5071-851. Serdecznie dziękujemy. My tutaj chcemy dużo inwestować. Dlaczego? Jesteśmy jednym z nielicznych osiedli, które się rozwija. Dlatego mówiłem, ile powstaje. Jak ja się to przeprowadziliśmy z małżonką 10 do 11 lat temu, tu było około 100 domów. W tej chwili jest około 130. Czyli 30% mamy wzrostu. Tego nigdzie Państwo nie założycie. Co za tym idzie? Więcej domów, więcej mieszkańców, prawda? I co za tym pójdzie? Mam nadzieję, że większe inwestycje. Zapraszam w takim razie dalej. Tutaj przed nami ten lasek, a następnie 70 metrów w prawo jest też gminny teren, około 1500 metrów kwadratowych, gdzie chcielibyśmy w przyszłości umieścić, wybudować, zainwestować i zrobić albo boisko do piłki nożnej dla dzieciaków. Tak, tutaj wzdłuż. Wzdłuż. Przy tej drodze, tam jest droga. Dokładnie. Tak, tam jest droga, którą później pójdziemy wracając tutaj z powrotem. Przy drodze. Między parkingiem a tą ścianą lasu, która jest tam. Lub marzy nam się, jakby nie wyszło boisko, bo tam jest wąski pas 17 metrów, ewentualnie korty tenisowe. Ale to jest marzenie przyszłości. Tak. Trzeba mieć marzenia, żeby je realizować, prawda?
Przejdźmy w takim razie, jako że czas nas goni dalej. Jasiu, prowadź. Proszę. To może tędy przejdziemy. Mamy przygotowany tutaj teren wiatę pod, dla osób, żeby powiesić ubranka, jak również chcieliśmy tutaj dwa stoły i ławeczki, że tak powiem, docelowo postawić, żeby mogli rodzice, ćwicząc tutaj lub opiekując się grającymi lub dziećmi, bo tutaj mamy plac zabaw dla naszych pociech z Lenartowic, którzy też odwiedzają z innych tutaj osiedli. Kiedyś mieliśmy plany, żeby zrobić to wykostkować, ale no, ze względów ekonomicznych i z drugiej strony, żeby woda ta bardziej spływała, mamy taki zamiar plastry miodu. Jest to dużo tańsze, można teren bardzo fajnie utwardzić i nie ma problemu z odpływem wody. Jest przynajmniej fitness na trawie, nie jest. Ale nie, trawa będzie. To są plastry miodu. Miodu, one mają kształt. Ja wiem, tak. I wystaje trawka, także można skosić. Nie, przy urządzeniach musi być tak zwana ta strefa miękka, czyli jak ktoś by spadł, to jest taki gumowany materiał. Albo trawa, albo taki gumowany materiał jest, jak na innych. A tutaj cały ten teren chcemy po prostu utwardzić, żeby w przyszłości można było zorganizować jakiś festyn, spotkanie z mieszkańcami. No bo nie wiemy, co będzie takie dalej. Centrum rekreacyjne tutaj właśnie. Dokładnie. U nas. Tu praktycznie się skupia praktycznie całe Lenartowice się skupiają. Wiosnę do jesieni można tutaj spędzić na świeżym powietrzu. Ale też tak jak przewodniczący mówił na spotkaniu naszym, że on by chcieliście, żeby było dofinansowanie jeszcze do placu zabaw, do takiego placu rozrywkowego. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, o czym on mówi teraz widzę, teraz wiem. Plac zabaw dla małych dzieci, dla gimnazjalistów i w wieku średnim, a tu dla starszych, gdzie można poćwiczyć. Wszystko w jednym miejscu. Też może, i z przyszłością ewentualnie tam rozwoju z tyłu, mamy nadzieję. Zostaliśmy zaproszeni tutaj przez przewodniczącego i zarząd osiedla, ażeby porozmawiać o przyszłości tutaj, raczej o przyszłości takiego ośrodka, centrum takiego kulturalnego. Tak jak zresztą powiedziałam jeszcze całkiem niedawno, nie zdawaliśmy sobie sprawy, ja przynajmniej nie zrozumiałam, co tutaj chcą mieszkańcy zrobić. Teraz naocznie to mogę sprawdzić. Co chcecie załatwić z panią prezydent? Wszystko, co się da. Zobaczymy, na ile władze miasta tym razem będą miłe i uprzejme dla naszych mieszkańców. Muszę nosić adidasy. Ale nie, no tu jest problem, jest bardzo duży. W miarę jak się rozrasta osiedle, będzie ich coraz więcej. Mam nadzieję, że z czasem będziemy prosili o więcej i jeszcze więcej, prawda? A to w zależności od tego, na ile będzie miasto stać, bądźmy szczerzy, to trzeba zrozumieć. Będzie teraz fundusz, znaczy budżet obywatelski. Jakieś pieniądze macie już właściwie przeznaczone. Tak. Rozumiem, że zostanie całkiem w najbliższym tygodniu zaakceptowane przez Radę Miasta. No to co macie zamiar zrobić z tych pieniędzy? Z tych pieniędzy przede wszystkim chcielibyśmy zakończyć tutaj ten teren. Tam jest około 20, niecałe 30 tysięcy z tego co pamiętam, 29 z kawałkami, 600 coś tam i tak dalej. I chcielibyśmy tutaj, mamy plan zagospodarowania tych pieniążków, ale myślę, że o tym byśmy porozmawiali ewentualnie już przy stole. Bo ja powiem, też bym chciała wiedzieć, co państwo chcecie zrobić z tych pieniędzy, bo to jest też będzie ważne, co będziemy robić w przyszłości, prawda, na szczególnych osiedlach. Podobnie jak pani prezydent, kładziemy na inwestycje, nie będziemy ich przejadać. To znaczy faktem, że rocznie tutaj zbywają się dni kultury, duże festyny, w które uczestniczą też osiedla ościenne, ale w tym roku otrzymaliśmy od poprzedniej pani dyrektor informację, że nie wie, co będzie w stanie nam pomóc. Wiemy, zmieniło się troszeczkę w tej materii, będziemy prosili pana dyrektora MOK-u o to, żeby nas pomógł. Być może on trochę tam dopomoże, na ile będzie go stać. Okej, to idziemy na to. Proszę bardzo, tak. Uczennicą klasy 3 gimnazjum o profilu medialno-artystycznym. W mojej klasie rozwijają się różne pasje. Rysunek, gry na instrumentach, teatr, ale nie tylko.
Mamy dodatkowe zajęcia taneczne, które prowadzone są również na WF-ach. Mamy różne układy, nie tylko klasyczne, na przykład polonezy, mamy również zumbę i innego rodzaju tańce. Moi znajomi mogą rysować, grają na gitarach, pokazują siebie w szkole, ale nie tylko. Mamy występy również pozaszkolne i dla innych szkół. Oczywiście profil medialno-artystyczny nie oznacza, że nie możemy rozwijać innych pasji. Bardzo lubię chemię, chodzę na dodatkowe zajęcia, niedawno wygrałam konkurs Chemiczna Głowa. Można robić co się chce i w danym zakresie, nie trzeba się trzymać profilu i można rozwijać swoje pasje w różne strony. Naszą wspólną pasją jest tenis stołowy. Dzięki temu, że mogłyśmy rozwijać swoje zainteresowania w szkole, zajęłyśmy pierwsze miejsce w turnieju powiatowym tenisa stołowego. Raszowa, śląskie dania są najlepsze z najlepszych. Hekele. Wodzionka. Żurżyniaty. Rolada wołową. Żeberka dymfowane. Karminadle. Jabłka prażone. Zapraszamy! Urodził się z zespołem Downa. Wymaga ciągłej opieki, a na dodatek zmaga się z nawrotami białaczki. Jakub nie siedzi, nie stoi, nie chodzi. Potrzebuje codziennej rehabilitacji, a w tej chwili ma zaledwie 2 godziny w tygodniu. Dzieciakom i pozostałym podopiecznym fundacji można pomóc, przekazując 1% podatku. Rozlicz się od serca. Mały gest, wielkie znaczenie. Warto pomagać! Fundacja Bądź Człowiekiem. KRS 5071851. Serdecznie dziękujemy.
Dzisiaj w Promyczku wielkie święto, ponieważ odbywa się 16 wielkanocny przegląd plastyczny pod tytułem Wielkanocny koszyczek. Impreza została objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle. Została także dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do udziału w dzisiejszej imprezie zaprosiliśmy uczestników środowiskowych domów samopomocy z Opolszczyzny, a także mieszkańców domów pomocy społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, uczestników warsztatu terapii zajęciowej, dzieci z zespołu szkół specjalnych oraz seniorów z domów dziennego pobytu w Kędzierzynie-Koźlu. Dzisiaj od rana od godziny 9 uczestnicy wykonywali prace plastyczne o takim właśnie temacie koszyczek wielkanocny. Z tych prac o godzinie 12.30 zostanie wykonana wystawa i zaprezentowana gościom, którzy przybędą na tę imprezę. Na podsumowanie zostali zaproszeni władze miasta z Kędzierzyna oraz sponsorzy, którzy ufundowali nam dzisiaj nagrody, a byli nimi PSS z Połem, Intermarché, sklep spożywczy oraz Habitus, który ufundował nam dzisiaj gadżety na dzisiejszą imprezę. W kolejnych dniach będzie można wystawę odwiedzać w naszym domu w godzinach otwarcia naszego środowiskowego domu, czyli od godziny 7 do godziny 16. Także serdecznie Państwa zapraszamy do udziału. Nagrody wszyscy uczestnicy dostają indywidualnie dopasowane do swoich potrzeb. Są to nagrody ufundowane przez PFRON, praktyczne, które znajdą zastosowanie w codziennej rehabilitacji i terapii zajęciowej. Dzisiejszym tematem wiodącym był wielkanocny koszyczek. Wszyscy uczestnicy dostali do dyspozycji koszyczki wykonane wcześniej przez grupę wsparcia rodziców oraz uczestników środowiskowego domu z papierowej wikliny. Zostały pięknie pomalowane i właśnie takie koszyczki ekologiczne dzisiaj stanowią główny motyw wystawy. Wszyscy mieli do dyspozycji i mogli po prostu uzupełnić je kraszankami, pisankami, ponieważ naszym celem jest włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej. Chcielibyśmy w ten sposób też zaprezentować szerokiej społeczności prace artystyczne, które są dziełem osób niepełnosprawnych, niezwykle kreatywnych i utalentowanych. Od godziny 9 ponad 100 osób było uczestnikami dzisiejszej imprezy. Są to osoby niepełnosprawne z Opolszczyzny, tak jak już wcześniej powiedziałam. Wykonywali oni prace plastyczne, które składały się także z pisanek, kraszanek. Były to jajka styropianowe, plastikowe oraz naturalne, bo takie też było zapotrzebowanie. Drużyny zgłaszały same zapotrzebowanie, to co chciały wykonywać, więc były to także jajka naturalne, pięknie barwione łupkami z cebuli. Niektóre drużyny przygotowały wcześniej palmy, między innymi środowiskowy dom samopomocy. Uczestnicy w ramach terapii zajęciowej przygotowali żywe palmy z tui oraz z bukszpanu, które będą dzisiaj gościom wręczone na podsumowaniu przeglądu wielkanocnego. Niesamowite i oryginalne prace. Dobrze, że pani dyrektor zrobiła dla wszystkich dyplomy, bo tak naprawdę trudno byłoby, gdyby trzeba było wybrać najpiękniejszą, to naprawdę byłoby to bardzo, bardzo trudne. Wszystkie są oryginalne, macie państwo tyle wyobraźni, że naprawdę pozazdrościć i pewnie co roku te prace różnią się od siebie, więc na następne lata też życzę mnóstwo, mnóstwo wyobraźni i fantazji. Witaj Grzegorz, jak zdrowie? W porządku. Kiedy wracasz? To się okaże, w poniedziałek. To już tak daleko, że lekarze pozwolą ci trenować? Znaczy tak naprawdę, jeśli w poniedziałek będę miał wyniki badań i się okaże, że jest wszystko w porządku, no to myślę, że z miesiąc, półtora jeszcze troszkę będę musiał odczekać, tak żeby ta chemia w tym organizmie jakoś się rozpłynęła i do treningu. Jak wyglądasz formalnie z klubem? Jeszcze masz kontrakt ważny? W tym roku się kończy. Rozmawiał ktoś z tobą już a propos przedłużenia? Jeszcze nie. No, myślę, że jak tutaj wyniki będą pozytywne, to już będzie można zacząć rozmawiać, tak? No bo tak naprawdę teraz to o czym mam z nimi rozmawiać?
Ja w ogóle nie wiem, na czym stoję, oni też nie wiedzą, także no bez sensu była ta rozmowa. Brakuje ci siatkówki, bo twoja obecność na meczach chyba o tym świadczy. Tak, moja obecność jest bardzo sporadyczna tak naprawdę, bo bardziej to poświęcam ten czas rodzinie, bo to jest jedyny moment, gdzie mogę ten czas poświęcić dla rodziny. A tam od czasu do czasu staram się właśnie tutaj do chłopaków przyjść, trochę się nawet niekiedy poruszać delikatnie. Czy powiedzmy twoja sytuacja zdrowotna w jakiś sposób wyeliminowała cię, powiedzmy, zainteresowania transferowego? Czy ktoś dzwoni i pyta się, wysyła maile? Szczerze powiedziawszy, to moja choroba po prostu dała mi taki luz, że kompletnie od siatkówki się odczepiłem przez pewien czas. Dałem sobie spokój, zająłem się po prostu tymi ważniejszymi sprawami, jeśli chodzi o zdrowie. Słuchaj, przeglądając media, przeglądając fora, cieszy się ogromną sympatią. Popatrz, i to wynika z twojego usposobienia bardzo pozytywnego do życia? No ja generalnie do wszystkiego pozytywnie. Ludziska cię lubią. Pozytywnie generalnie do wszystkiego podchodzę, więc nie wiem, nie czytam forów, także... To co, zdrowia życzę, pozdrowienia dla żony i wesołych świąt. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Serdecznie na 11 już parkranie. Zaczynaliśmy 3 stycznia. Była pełnia zimy. Dzisiaj witamy wiosnę na parkranie. Bieganie to jest dla pana rekreacja, czy też traktuje to pan, no powiedzmy, bardziej poważnie? Raczej określiłbym to jako styl życia.
Tylko tyle. Styl życia, czyli na czym to polega? Ja rozumiem, że nie biega pan przez cały czas. Znaczy, jeżeli tylko mam na to odrobinę wolnego czasu, to raczej staram się biegać, staram się przemieszczać, być aktywnym. Trenuje pan codziennie? No, załóżmy co drugi dzień. Czy jakieś dłuższe biegi niż ten parkrun na dystansie 5 km ma pan na swoim koncie? Znaczy tak, no właściwie no tutaj te biegi parkrunowe traktuję bardziej rekreacyjnie, specjalizuję się bardziej w biegach górskich na dystansach no powyżej 20-40 km. Tak. Przecież to są mordercze dystanse w górach 20-40 km, to nie do wytrzymania wręcz. Znaczy, no to wszystko zależy od przygotowania, prawda? Im więcej czasu włożymy w trening, tym później mniej bólu na samych zawodach. Tu widać, jak się biega, tu się biega po płaskiej przestrzeni, a w górach jest chyba inna technika biegania. Znaczy nie, no zdecydowanie tak. No, na pewno nie kierujemy się tempem biegu, tylko raczej szacujemy długość podbiegów i na tej podstawie ustalamy tempo. Jakieś osiągnięcia, życiówki? No raczej może nie, raczej rekreacja. Chcę państwu powiedzieć, że najważniejszą rzeczą, którą powinniście zrobić, zanim tak naprawdę zaczniecie się tym zajmować, to określić sobie ten target, co wy tak naprawdę chcecie osiągnąć. Czy chcecie schudnąć, czy chcecie, jak to mówią biegacze, walić życiówki, czy co tak naprawdę chcecie robić, bo zupełnie inny rodzaj biegania i inny rodzaj testów powinien być przeprowadzany, żeby te cele osiągnąć. Pierwszą rzeczą, którą powinniście wszyscy sobie zrobić, to jest skonsultować się ze zwykłym swoim najbliższym lekarzem rodzinnym po to, żeby wyeliminować jakieś niepotrzebne, jakieś rzeczy, które bieganie może wam po prostu pogłębić. Czyli jakieś zmiany kostne, jakieś zmiany kardiologiczne, jakiekolwiek inne. Bo to nie znaczy, że ktoś ma nadwagę, nie może biec. Nie, chodzi tylko o to, żeby nie przeoczyć jakiegoś drobiazgu, który wam się po prostu potem nasili i będzie dawał bóle. Ponieważ no, ten trening musi być przeprowadzony w sposób jak najbardziej profesjonalny. To jest jakby pierwsza rzecz, żeby wam wasz lekarz rodzinny, jakiś bliski powiedział tak, słuchaj, biegaj, niech pani biega, bądź biegaj chłopie sobie i tylko się skonsultuj. Teraz następna rzecz ważna. Niestety jest to takie dziwne miejsce tam nasz kędzierzyn koźle, że nie mamy tutaj lekarza sportowego, który bezpośrednio zajmowałby się sportem. Można zrobić testy wydolnościowe na Politechnice w Opolu i na Politechnice w Gliwicach. Ale czy te testy wydolnościowe są potrzebne od razu na samym początku, to jest tak naprawdę trudne do określenia. Wszyscy też państwo wiecie, że tak naprawdę powinno się w zasadzie mierzyć intensywność biegu za pomocą badania zwykłego, prostego tętna lub za pomocą badania kwasu mlekowego, poziomu kwasu mlekowego, bo to świadczy nam o intensywności treningu. I teraz na przykład, jeżeli ktoś się chce odchudzać, to powinien tak naprawdę biegać wolno, ponieważ tylko na tym etapie, w tej fazie zmęczenia spalają się kwasy tłuszczowe. A jeżeli ktoś chce tłuc życiówki, no to po prostu w innej fazie tego testu powinien się poruszać i w innej fazie tętna. Dzisiaj 11 parkrun w pierwszy dzień wiosny. Warto było tę imprezę 11 tygodni temu zacząć? Zdecydowanie warto było. Początki wiadomo ciężkie, mniej osób, ale dla takich dni jak dzisiaj warto było poświęcać ten czas, który dajemy parkrunowi. Zwolna ilość uczestników parkrunu rosła. Rosła. Na początku mieliśmy bardzo dużo, ale byliśmy wspierani przez różne lokalizacje w kraju. Natomiast teraz to są ludzie z Kędzierzyna i z okolic. Rośnie to, liczba osób rośnie od 20, no dzisiaj mamy ponad 60 osób. Niesamowicie. I dzisiaj są nagrody. I dzisiaj są nagrody ufundowane przez naszych partnerów. Partnerem strategicznym jest firma PZU DHL Ziaja, ale pozyskujemy też lokalnych sponsorów. Bardzo cieszymy się w zaangażowanie miasta. Pani prezydent objęła honorowy patronat nad naszą lokalizacją. A dzisiejszą nagrodę ufundował tak naprawdę Toyota Szicopole. To jest nasz partner wiosennego parkowania. Widziałem dzisiaj kilka, może kilkanaście osób przebranych. To nie przypadek. Nie przypadek. Zachęcaliśmy biegaczy dzisiaj, żeby w specjalny sposób przywitać wiosnę.
czy przez te ostatnie parkrany, a w zasadzie przez te 10 ostatnich, albo przedostatnich, bo dzisiaj ostatni, ale oczywiście nie w sensie, że to już koniec parkranów. Chciałbym zapytać o to, czy w dalszym ciągu przyjeżdżają ludzie spoza Kędzierzyna Koźla? Oczywiście, mamy systematycznie osoby, które przyjeżdżają ze Strzelec, ze Zdzieszowic. Bardzo cieszymy się, bo naszą wolontariuszką od 5 razy jest osoba, która przyjeżdża specjalnie tylko na wolontariat, bo nie biega, ale przyjeżdża z Opola. Znakomicie, ale wiem, że także z Gdańska, z Krakowa przyjeżdżały osoby, które biegały. Oczywiście, w zeszłym tygodniu gościliśmy osobę, która specjalnie na parkrun do Kędzierzyna przyjechała z Gdańska. Na drugim parkrunie mieliśmy gościa również z Hiszpanii. Parkrun żyje dalej, zapraszamy. Oczywiście, żyje dalej, zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców i Kędzierzyna i okolic do wspólnego parkowania. W którym miejscu? Kędzierzyn-Koźle, osiedle Kuźniczka, ulica Ogrodowa, na terenie działek Kolejarz. W każdą sobotę, bez względu na pogodę, o godzinie 9. W każdą pogodę, niezależnie od pogody, co tydzień o 9. Czekajcie, teraz będzie. Teraz bęben. Maszyna losująca, bęben miesza. Żeby nie było. To jest osoba, która dzisiaj debiutowała. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że to ta osoba wygrała. Pomimo debiutu. Ale słuchajcie. To jest mama, zapraszam. To jest mama. Mama Krysi, która bardzo mocno nas wspiera i bardzo nam pomaga. Wieku nie będę mówił, ale zaryzykuję stwierdzenie, że to jest naprawdę najbardziej doświadczony biegacz na parkranie w Polsce. Super. Słuchajcie, bardzo się cieszę. Bardzo wam dziękuję, że braliście udział w tych naszych 11 parkranach. Zapraszam was wszystkich. Zapraszam was do przychodzenia co tydzień, bo wydaje mi się, że spędzanie czasu poranków sobotnich na parkranie może być naprawdę świetne. Urodził się z zespołem Downa. Wymaga ciągłej opieki, a na dodatek zmaga się z nawrotami białaczki. Jakub nie siedzi, nie stoi, nie chodzi. Potrzebuje codziennej rehabilitacji, a w tej chwili ma zaledwie 2 godziny w tygodniu. Dzieciakom i pozostałym podopiecznym fundacji można pomóc, przekazując 1% podatku. Rozlicz się od serca. Mały gest, wielkie znaczenie. Warto pomagać! Fundacja Bądź Człowiekiem. KRS 5071-851. Serdecznie dziękujemy. Thank you.
Sebastian, spodziewałeś się, że to będzie takie łatwe zwycięstwo? Nie, przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się, że w takich rozmiarach wygramy. Tym bardziej, że no, patrząc, analizując całą ligę, to rzadko się zdarzało, żebyśmy tak w taki przekonujący sposób wygrali z kimkolwiek. Tym bardziej ten Olsztyn nieszczęsny nam troszeczkę nie leży, szczególnie tam w Uranii. Wiedzieliśmy, że to spotkanie będzie dla nas ciężkie, że to bardziej rozegra się w głowach niż na parkiecie. No i od pierwszej piłki narzuciliśmy swój styl gry, swoje warunki i to wystarczyło. Nie patrzyliśmy na rywala, nie patrzyliśmy jak gra rywal, skupiliśmy się przede wszystkim na sobie i to dzisiaj wystarczyło. Wyróżni być któregoś z zawodników? Każdy dał coś od siebie, bo Łukasz Wiśniewski w ataku 100%, 11 chyba na 11, kilka obron Pawła Zatorskiego, Jurek Glader, który wrócił znowu na zagrywce w bloku, przede wszystkim bardzo fajnie, wejście Kaja, także każdy ma swój pozytyw. Michał Ruciak troszeczkę słabi w ataku, ale nadrobił to czy to w obronie, czy w przyjęciu, czy na zagrywce, także każdy z zawodników dał coś i właśnie tak to jest drużyna, takimi właśnie elementami. Drużynowością, zespołowością wygrywa się takie spotkania. W ostatnim programie pytam Cię o pierwszą szóstkę. Dzisiaj czy powaga spotkania spowodowała, że powiedzmy grałeś takim podstawowym składem, powiedzmy składem, który pamiętam z października? Znaczy podobny, bo zawsze kogoś brakowało. Nigdy nie mieliśmy wszystkich zawodników. Zdecydowaliśmy się dzisiaj w sumie na porannym rozruchu, na taki skład. Ale Lukas Loch zgłosił problemy z barkiem. Przez ostatnie dwa dni plasował, więc daliśmy mu odpocząć, nie chcieliśmy ryzykować. Natomiast to decyzja, decyzja zapadła dzisiaj rano. Ta ekipa fajnie się prezentowała na ostatnich treningach i oni dostali szansę dzisiaj pokazania się. Lubin to też niełatwy przeciwnik. Koncepcja. Znaczy pierwszy mecz u nich. Tak, poprosili nas o zmianę, nie mają hali i nie wiem, czy to będzie handicap dla nas, czy nie, grając pierwsze spotkanie u nich. Na pewno musimy zagrać jeszcze lepiej niż dzisiaj, bo jednak ekipa z Lubina jest to ekipa, która według mnie oprócz Gdańska grała przez cały sezon najfajniejszą siatkówkę z tych takich zespołów, na które się nie stawiało, bo przed sezonem nikt chyba by nie powiedział, że Lubin zajdzie tak daleko. Niewiele brakowało, byliby w czwórce, bo to też należy pamiętać, że w Jastrzębiu tam niewiele, jedna, dwie piłki mogły decydować o tym, że to Lubin byłby w czwórce, a nie Jastrzębie. Także to jest ekipa, która potrafi grać w siatkówkę. Ja oczekuję dwóch fajnych spotkań na pewno na wyższym poziomie niż te spotkania ostatnie, bo te ostatnie spotkania to jednak było widać, że różnica, może nie klas, ale już gdzieś tam w głowach jest, że ten sezon zbliża się ku końcowi i walka o te piąte miejsce to jednak nie dla wszystkich jest dostatecznie motywujące. Biorąc pod uwagę to, że już pozbyliście się chyba plagi kontuzji, ten koniec sezonu może pokażecie faktycznie swoją wartość, w jaki sposób zmazując te niektóre porażki, nie chciałbym ich nazywać wypadkami przy pracy, ale nie świadczyły zbyt dobrze o zespole i ambicji. Sezon jeszcze przed nami. Mamy do udowodnienia coś komuś, sobie i przede wszystkim chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Chłopaki też znają sobie sprawę, że większość z nich ma umowy, ma kontrakty do końca czerwca, więc też każdy z nich chce się pokazać z jak najlepszej strony, tak żeby w następnym sezonie znaleźć sobie nowy klub, czy zostać tutaj. Co do grania, pamiętajmy jeszcze o Pucharze CF, to tam wszystko zrobimy, żeby awansować do wielkiego finału, bo w półfinale Trento, klasa sama w sobie, tak jak wymieniałeś ostatnio w programie, wiele sukcesów, wielokrotni zwycięzcy, czy do Ligi Mistrzów, czy Mistrzostw Świata, klubowych Mistrzostw Świata, także fajne spotkania przed nami. Ja też pokażę to, na jakim etapie jesteśmy i taką naszą siłę, czy możemy się mierzyć w Europie, czy jesteśmy rzeczywiście taką ekipą, która potrafi wygrywać z Włochami. Myślę, że tak. Myślę, że to będą fajne spotkania, bo każdy dodatkowo się motywuje, grając przeciwko takim zawodnikom, jakby chociażby Kazijski, Birarelli. Trzymamy kciuki, powodzenia. Dziękuję.
Z Eksa na Maxa, Marek Wojciechowski, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w programie Sebastian Świderski, witam. Łukasz Wiśniewski i Roland Dębończyk. Czyli generalnie rzecz biorąc już wiemy, o czym będziemy rozmawiać. O modelidze. O modelidze też. Sebastian, jak zawsze zaczynamy od tego, by omówić ostatni mecz. Nie zwalniali Cię na forach, czytałem. Coś już nowego. 3-1. Albo już zwolnili. Nie, już zwolnili, to czegoś nie wiemy. Nie mówię, lub już mnie zwolnili. A, lub już Cię zwolnili. No nie spekulujmy, powiedzmy o meczu. Bardzo dobry mecz, jeśli chodzi o Lubin, dlatego że nie mieliśmy szczęścia w rundzie zasadniczej. Tutaj pochwalę Pawła Zagumnego, co czasami się czepiam, zagrał fantastycznie, ale z kolei jeśli chodzi o zawodników z Lubina, tak jakby im się tak nie do końca chciało. To też zależy, na ile im pozwoliliśmy. Akurat w tym spotkaniu graliśmy bardzo dobrze w ataku, mądrze zagrywką, wykorzystywaliśmy słabe ich punkty. No a Paweł kolejny raz udowodnił, że jeżeli ma tylko przyjęcie, jeżeli może rozgrywać, a nie tylko wystawiać, no to zna swój fach i umiejętnie wykorzystywał środkowych. Zresztą drugi mecz z kolei, gdzie środkowi to jednak bardzo silna nasza strona. Tak, i to też mówiliśmy w poprzednich programach, że bardzo mało tego środka. Kiedy zaczęliśmy przegrywać skrzydłami, blokowano, to tego środka brakowało. Tutaj i zagrywka, o czym też wspominaliśmy. Pomyszka lata, proszę. Mamy telewizję, kibice. Przepraszam, to tak poza kamerą. Bo. Jest zagrywka, jest przyjęcie. Potrzebowaliście tylu meczów przegranych, by w końcu zacząć grać na przyzwoitym poziomie? Znaczy, czy przyzwoitym, no to jeszcze bym wstrzymał się, bo dopiero zrobiliśmy pierwszy krok, wygraliśmy jedno spotkanie, natomiast batalia ciągle trwa. A co do tego, no, że zaczęliśmy grać lepiej, no na pewno też to, że jesteśmy w pełnej obsadzie, powoduje to, że łatwiej nam się trenuje, łatwiej nam wypracować na treningach pewne reakcje, pewne założenia i później przekładać to na mecz. Jeżeli na treningu nie ma się pełnej dwunastki, no to ciężko ustalić coś, wyćwiczyć coś, potem, żeby na meczu też grać na wysokim poziomie. Także myślę, że tutaj wypadkowa wszystkich czynników. Powrót Michała Ruciaka do dyspozycji, do zespołu, ustabilizowanie trochę tego przyjęcia bardziej, zagrywka w jego wykonaniu. Także to są elementy, które powodują, że całość wygląda dużo lepiej niż we wcześniejszych spotkaniach, gdzie ta forma trochę lawirowała. Zagraliśmy jedno dobre spotkanie, dwa następne słabsze. Także w tym przypadku no, cały zespół, cała drużyna i wszyscy dają coś od siebie. I to jest taka wypadkowa, ten wynik wypadkowa wszystkich zawodników. Łukasz, dostałem MVP za spotkanie z Olsztynem. Tutaj a propos samego funkcjonowania środka. Wracasz do formy, jak widać. I generalnie rzecz biorąc, co nas bardzo cieszy. Sądzisz, że Twoja rola w przyszłym sezonie w naszym klubie urośnie bardziej niż jest w tej chwili? Nie wybiegałbym tak bardzo w przyszłość. Tak, do następnego sezonu. Bo Sebastian nie chce nam udzielać żadnych informacji a propos przyszłego sezonu. No to ja tym bardziej. Ja tylko mogę tylko tyle powiedzieć, że mam ważny kontrakt na przyszły sezon i bardzo się z tego cieszę. Do spotkania z Olsztynem, no fajnie, że wrócił Paweł i pokazał po bodajże 3 czy 4 spotkaniach, gdzie nie występował w pierwszym składzie, gdzie grał Nimir, który mnie używał tego środka. Paweł wszedł i pokazał na nowo, że możemy stwarzać zagrożenie ze środka. No i to cieszy, tak? Ale umówmy się, że nasza pozycja jest uzależniona jeszcze właśnie od przyjęcia, no i trzeba też rozegrać, tak? Fajnie, że to wszystko tak, zafunkcjonowało. Taki jeden z argumentów przeciwko właśnie słabej postawie przy siatce, bo tego środka było bardzo mało. I generalnie rzecz biorąc, mając taki środkowy jak ty, jak Jurek Glader, no szkoda trochę było, że bijemy po skrzydłach, gdzie bardzo często jednak te bloki przeciwników są no, bardzo skuteczne. Tylko, że wcześniej też nie funkcjonowało tak przyjęcie. Jeżeli ma się na 10 piłek dwie dograne do siatki, to przeciwnik też wie o tym, że w tym momencie to już trzeba zagrać środkiem i będą na to nastawieni. Także to absolutnie bym na to nie zwalał winy. Co do przyszłości, myślę, że mecz w Lubinie pokazał, że naprawdę możemy grać na wysokim poziomie i teraz liczymy na to, że postawimy tylko kropkę na i. No nawet taki głos ze sztabu trenerskiego, że to obowiązek wygrać te 5. miejsce. Zgadza się. Panowie się uśmiechają. Ronald, nim przejdę do Ciebie, no ten tydzień nie należy do udanych.
Dlaczego? No bo straciliście drugą pozycję. Nie, no już... Już wróciliście. Już wróciliśmy. Znaczy sytuacja jest taka, że no, czekamy dzisiaj ma się odbyć ostatni mecz między Gdańskiem a Bydgoszczą. No i w zależności od wyniku tego meczu no zajmiemy, albo utrzymamy drugie, albo będzie trzecie, no niżej tego nie spadniemy. Zdecydowanie wolelibyśmy zostać na drugim z racji tego, że mamy lepszy bilans w meczach z Bielskiem niż z Rzeszowem, no ale nie my będziemy decydowali o naszym miejscu. Wyróżni być kogoś z drużyny, młodych zawodników? Czy też tak jak zawsze dyplomatycznie Sebastian, zespół gra? Znaczy jest tam paru chłopaków, którzy można powiedzieć mają jakieś tam papiery na granie. No zobaczymy jak się rozwiną. No, na razie są gdzie są, także zobaczymy. Powiedz mi, czy pod kątem przyszłego sezonu masz powiedzmy podobną filozofię prowadzenia drużyny jak w tym, że będą zasilać młodzi chłopcy podstawowy zespół? Znaczy, no zobaczymy jak sytuacja się potoczy. No, wiadomo, zespół młodej ligi jest po to, że w razie kontuzji jakiejkolwiek pierwszego zespołu, no po to jest ten drugi zespół, żeby jak jest tylko potrzeba, zasilać, czy nawet to, co Sebastian mówił, żeby na treningu była pełna dwunastka, bo jak nie ma pełnej dwunastki, no to ciężko przeprowadzić jakiś tam trening ustawień czy czegoś takiego. Także myślę, że raczej współpraca będzie tak jak do tej pory. Proszę Państwa, trochę się uśmiechamy, bo tutaj pewna szara myszka ma ogromne parcie na szkło i odwiedza nas tutaj cały czas. Słuchaj, Sebastian, jutro bardzo ważny mecz, bo zespół z Trentino to jest pierwsza liga europejska, jakby na to nie patrzeć, bardzo utytułowany zespół. Cieszy mnie też to, że w ostatnim meczu w Lublinie pokazałeś, zawodnicy pokazali, że faktycznie można grać dobre spotkanie, nawet jeśli dwa poprzednie się przegra, w myśl definicji do trzech razy sztuka. Czy podobna będzie strategia, jako że gramy pierwszy mecz u nas z Włochami? Czy strategia będzie taka jak w ostatnich spotkaniach w europejskich pucharach, czyli to spotkanie no, musimy wygrać za trzy punkty. A potem dwa sety. Potem dwa sety, dlatego dokładnie. Pytam o tę strategię. Plus nie, no strategia jest taka, no grać jak najlepiej. No, to już jest rywal z najwyższej półki. W tym momencie zespół, który zajmuje pierwsze miejsce w lidze włoskiej, w ten weekend wygrał z zdobywcą Pucharu Włoch, aktualnym zdobywcą Pucharu Włoch, drużyną z Modeny i to dosyć przekonująco. 3-1, więc pokazują, że odejścia takich zawodników jak Antoryna, Sokołow nie powodują Rafael, to nie powodują, że jakieś obniżki umiejętności, formy tej drużyny i pokazują, że potrafią grać w siatkówkę, wykorzystywać swoje silne strony, które są na pewno Okazyjski, Lanza, którzy są takim motorem napędowym tej ekipy i przede wszystkim grać skutecznie. Oni bardzo mało robią błędów, nie siłują się czasami na dziwne rozwiązania. Grają taką wyrachowaną siatkówkę, prostą, niby się wydaje się łatwą, natomiast bardzo trudną do powstrzymania. Także no, na pewno nie będzie łatwo, ale wydaje mi się, że tutaj zapraszamy wszystkich kibiców. Dzięki właśnie nim i dzięki przede wszystkim naszemu boisku potrafimy z tym zespołem powalczyć i zwyciężyć. Czy nie sądzisz, że Włosi bardzo poważnie podchodzą do spotkania z Wami, dlatego że z reguły zespoły przylatują dzień wcześniej, jeśli chodzi o Europę. Oni przylecieli już wczoraj i tak naprawdę od wczoraj są już w Kędzierzynie. To jest w mojej opinii kwestie logistyczne. Grali w Modenie, musieliby wrócić z Modeny w sobotę. Musieliby z Modeny wrócić do Trento, tak naprawdę przespać się w Trento i przylecieć dzisiaj, w poniedziałek. Natomiast jadąc z Modeny po drodze jest Bergamo i można spokojnie przylecieć tutaj do Polski, do Wrocławia lotem bezpośrednim, więc według mnie to są tylko i wyłącznie sprawy logistyczne. A jeżeli jest inaczej, jeżeli boją się nas, to lepiej dla nas. Grałeś we Włoszech. Czy taki przyjazd włoskiego klubu to pewna okazja do wspomnień? Czy jacyś działacze, czy zawodnicy, z którymi miałeś okazję się potykać na boisku, jakieś wspomnienia wracają? Tak, no zawsze wraca wspomnienie, jeżeli włoski zespół gra w Polsce. Ja muszę się przyznać, że
zespół z Perugii, jak rywalizował ze Śląskim Węglem, to też podjechałem właśnie do nich do hotelu na rozmowę. Mam fajne wspomnienia akurat z Perugii. Kilka prezentów otrzymałem, także parę dni jadło się włoskie prosciutto i to jest sympatyczne, że te kilka lat, które zostawiłem za sobą we Włoszech, to nie uciekają, tylko gdzieś te znajomości ciągle są. Co do zespołu z Trento, paru znajomych mamy. Kilka lat temu graliśmy w Lidze Mistrzów z Trento. Niestety kontuzja, wyrostek robaczkowy Piotr Kagacka, cały dzień jeżdżenia, załatwiania, szpital, powrót, żeby Piotrek wrócił. Jak najbardziej działacze z Trento nam pomagali, jak tylko mogli. Także widać, że to też jest taki klub zaprzyjaźniony i myślę, że my też ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby oni czuli się tutaj w Kędzierzynie jak najlepiej. Łukasz Wiśniewski, masz receptę na Włochów na jutro? Wczorajszy trening popołudniowy napawa naprawdę optymizmem. Bardzo fajnie to wyglądało, solidnie przepracowaliśmy. I zawsze ostatnie spotkanie zwycięskie na pewno pcha w nas taką wiarę w swoje umiejętności i możliwości. I na pewno gwarantuje, że nie wyjdziemy na boisko przegrani. Powiedz mi, czy przed takimi ważnymi meczami, zresztą każdy mecz jest ważny, każdy mecz chce się wygrać, ale tutaj wspomniał Sebastian o prezentach z Włoch, a propos różnych uroków kuchni. Czy macie specjalną dietę jakąś, czy to jest specjalny sposób odżywiania? Nie jecie przed meczem, jecie przed meczem? Jak to wygląda? No to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeśli chodzi o grupę, to na pewno jest pełna kontrola, jeśli chodzi o wyjazdy, bo tam całe menu jest ustalane przez nasz sztab szkoleniowy. No ale myślę, że na tym poziomie każdy z nas zdaje sobie sprawę, co może, czego nie może, dzień czy dwa dni przed meczem i każdy z nas wie doskonale, po czym najlepiej się czuje, kiedy jest najbardziej naładowany i myślę, że cały sezon, nie tylko ten, ale i wcześniejsze, tak to funkcjonuje. Roland, przejdę do ciebie. Czy powiedzmy pewne sprawdzone zwyczaje dorosłego zespołu przekładasz na młodych zawodników grających w młodej Zachcie? Mam na myśli pobyty w hotelu, mam na myśli podróże, mam na myśli to, czy wychodzicie gdzieś na miasto, żeby zobaczyć, jak gdzieś gracie na drugim końcu Polski. Jak to wygląda? Tak, znaczy, to są standardy, no troszeczkę inaczej to wygląda, bo jeśli jedzie zespół seniorski, mają zagwarantowane trening w dniu meczowym, trening dzień przed meczem, jeśli wyjeżdżają. U nas wygląda to inaczej, bo mecze są zazwyczaj do południa, 12, 13, 14, także nie ma możliwości treningu na hali u przeciwnika. No i sam wyjazd, no myślę, że jak jest mecz o 12, to nie jest za wiele czasu na spacery, jest normalnie, wstajemy rano, śniadanie, jakaś tam chwila rozmowy czy odprawy i po prostu jedziemy na halę, żeby być gdzieś 2 godziny przed meczem. Także nie ma za bardzo czasu, jeśli chodzi na wyjazdach, na jakieś spacery czy cokolwiek. Czy zamykasz się jeżdżą kibice? Nie. Szkoda, bo ogólnie w całych rozgrywkach tych kibiców, może to też jest po części wina, że te mecze są tak wcześnie, ale ogólnie zainteresowanie ze strony kibiców, powiem tak, nie jest zbyt duże. Twoim zdaniem czemu? Nie wiem. Młodzi ludzie bardziej komputery i imprezy niż pójść zobaczyć, jak grają koledzy na boisku w ich wieku? Myślę, że tak. Znaczy zazwyczaj są to znajomi, rodziny i przeważnie zawodników. To są, można powiedzieć, kibice. To tylko poszerzyć skład zespołu wbrew przepisom i będzie dużo ludzi. Będzie dużo więcej. Sebastian, a jak się przygotowuje trener do takiego ważnego meczu? Poza tym, że oczywiście macie odprawy. To jest właśnie głównie siedzenie przed komputerem, analizowanie poszczególnych ustawień, analizowanie poszczególnych zawodników indywidualnie. Różne założenia, przygotowanie taktyki, przygotowanie różnych wariantów do tego spotkania. To jest przeważnie 2-3 dni siedzenia przed komputerem i analiza. Na koniec spotykamy się z całą trójką, z całym sztabem, czyli ja, drugi trener Michał i Kamil, scout nasz. Siadamy i wyciągamy różne wnioski, co najlepiej, w którym momencie, jak zagrać, gdzie zaserwować, jak się ustawić do przyjęcia.
Także myślę, że tej pracy dla trenera to nie jest tylko trening, przeprowadzenie treningu, wyjaśnienie chłopakom, co, gdzie trzeba grać, no ale również przygotowanie się dokładniejsze pod mecz. Każde spotkanie jest inne, także każdy rywal jest inny, każdy rywal ma swoje założenia. W tej drużynie z Trento, tak jak wcześniej powiedziałem, głównymi zawodnikami ciągnącymi całą grę, no to są z dwóch przyjmujących, gdzie przeważnie zespoły opierają swoją siłę ataku na tym takim prawdziwym atakującym. W tym przypadku ten atakujący jednak schodzi na drugi plan. Gdzieś tam oczywiście pomaga, natomiast no, ważniejszymi zawodnikami są przyjmujący. Sebastian, układacie sobie z trenerami, a gdzie tutaj są zawodnicy? Czy im przekazujesz tego typu informacje o strategii, o tym, co chcesz zrobić na boisku bezpośrednio na meczu, kiedy zobaczysz, jak gra przeciwnik? Czy to jest taka odprawa przedmeczowa, gdzie przyjmujesz pewne założenia i przekazujesz im? To zależy od przeciwnika. Trentino to nie jest zespół, który powiedzmy ogląda się co sobotę czy co środę. Tak, natomiast często w Lidze Polskiej często zdarza się tak, że nasza gra jest najważniejsza. Jak my gramy, to cośmy wielokrotnie mówili na właśnie takich spotkaniach. I bardziej skupiliśmy się na sobie, na wykonaniu dobrych swoich elementów. Natomiast jeżeli chodzi o grę z takimi już rywalami jak Trento, to jednak trzeba być przygotowanym troszeczkę bardziej dogłębnie, gdzie, w którym momencie zaserwować, jaką zagrywkę wykonać najlepiej i co wtedy może zespół przeciwny grać. Także tu musimy się skupić oczywiście na sobie, bo bez swojej gry, bez swoich punktów w ataku po przyjęciu no, ciężko wygrać z kimkolwiek, ale również musimy być przygotowani na ich zagrania. Wiemy doskonale, kto jest ich siłą, staramy się to wykorzystać. Tak jak już tutaj Łukasz wspomniał, już od wczoraj staramy się przekazywać chłopakom jakieś poszczególne zagrania, kierunki ataków poszczególnych zawodników, gdzie należy się ustawić pod te zagrania. Także to przygotowanie taktyczne no już trwa od wczoraj. Łukasz, a czy zdarzało Wam się, powiedzmy, gdzieś tam przyjmując pewne założenia związane z meczem czy z przeciwnikiem, i wychodzicie na boisko i tak naprawdę wszystko bierze w łeb. Grają zupełnie inaczej niż myśleliście, że będą grali. Bardzo często tak jest, bo po drugiej stronie nie są maszyny, tylko ludzie, którzy też analizują i swoją, i naszą grę. Także często jest tak, że wychodzimy przygotowani, nagle przeciwnik zaskakuje nas dwoma czy trzema zagraniami, no ale po to jest właśnie cały ten sztab, który nie tylko siedzi na ławce rezerwowych, ale i poza bandami, który w trakcie meczu wszystko analizują i na bieżąco mogą nam przekazywać uwagi. Ciągle trwają rozmowy w Polskim Związku Piłki Siatkowej o jakimś, powiedzmy, wyprostowaniu chociażby challenge'ów, czy ilości meczy w sezonie. Czy są jakieś nowe wiadomości, Sebastian, a propos przyszłego sezonu? Nie, na tą chwilę nie. Każdy z zespołów Plus Ligi i Orlen Ligi ma przygotować swoje sugestie, swoje wnioski, przemyślenia, ma te wnioski, przemyślenia wysłać do związku, do ligi głównie, żeby liga się przygotowała. Podczas Pucharu Polski Mężczyzn w Gdańsku odbędzie się następne spotkanie, gdzie już te wszystkie uwagi będą omawiane, analizowane i wyciągane powoli wnioski. Mówiliśmy o tym na tą chwilę, że liga najprawdopodobniej, znaczy na pewno nie będzie poszerzona, ale najprawdopodobniej nie będzie też ta ilość drużyn zmniejszona, więc na tą chwilę zostaje 14 ekip. Czy z kalendarzem niewiele się zmieni, chociaż będzie jeszcze trudniej chyba. Kwestia, no będzie jeszcze trudniej, kwestia przyjęcia jakiegoś systemu rozgrywek, w jaki sposób ewentualnie, w mojej ocenie powinno być w ten sposób, że w jakiś sposób należy premiować zespoły, które zajmą, nie wiem, pierwsze dwa miejsca, pierwsze trzy, pierwsze cztery miejsca, nie wiem, czy handicapem jednego zwycięstwa w playoffach, czy może żeby odczekały pierwszą rundę playoffów. W jaki sposób to też trzeba rozwiązać, żeby te zespoły też wiedziały, że cały rok się gra nie tylko po to, żeby zająć pierwsze, ósme miejsce przed playoffami, tak naprawdę pierwszy playoff jest ten najważniejszy, ale żeby ten cały rok jednak też miał jakiś wpływ na to, które miejsce się zajmie no, i jak będzie wyglądała gra w samych playoffach. Także to tak w skrócie. Natomiast co do reszty, challenge, nie challenge, no tutaj jest wiele uwag, wiele pytań. I to też na pewno będzie omawiane i myślę, że jakiś, do jakiegoś wspólnego zdania wszyscy zainteresowani dojdziemy. Powiedz mi, czy cośkolwiek zmieniło się a propos waszego protestu dotyczącego ostatniej piłki?
Bełchatowie. Tak, zmieniło się, że otrzymaliśmy wiadomość, nie już tylko internetowo przez dziennikarzy, przez prasę, natomiast dostaliśmy formalną bumagę. Formalną, tak, nie, że w którym nie jest powiedziane, że sędzia popełnił błąd, tylko że my nie dotrzymaliśmy regulaminu. To tak? W protokole regulamin nie zastrzeliś. Nie zostało zapisane w protokole i na tym koniec wyjaśnień tego, czy zostaną jakieś wyciągnięte wnioski, czy konsekwencje w stosunku do sędziego. Zresztą teraz właśnie w Lubinie przed meczem rozmawialiśmy z sędziami, zaczęliśmy się śmiać, bo jeszcze mecz się dobrze nie rozpoczął, a ja już powiedziałem, że my wpisujemy protest do protokołu na temat złej interpretacji challenge'u. Mhm. Takie było śmieszne pytanie, dlaczego, co się stało. Ja mówię, no, kazano nam w lidze tak robić przed każdym meczem, żeby taki protest później był rozpatrzony. To jest taka ciekawostka, trochę pół żartem, ale według mnie też powinni się nad tym się zastanowić, bo tutaj żartujemy, a to jest poważna sprawa. Przegraliśmy sportowo, ale ten mecz powinien trwać. Co by dalej się stało, tego nie wiemy. Jeżeli by ten protest został, powiedzmy, zatwierdzony i musielibyśmy się teraz cofnąć, to automatycznie mecze półfinałowe Bełchatowa by zostały wyzerowane. Nasze mecze z Olsztynem zostały wyzerowane i tak naprawdę ta liga musiałaby rozpocząć, może te play-offy musiały się rozpocząć ponownie od tego drugiego spotkania w Bełchatowie. Więc tutaj też jest jakiś bodziec, jakiś impuls, jakiś kamyczek do tego ogródka ligi, żeby no tak nie może być, bo podejmowanie decyzji, wpisywanie protestów przed spotkaniem, to tak może śmiesznie brzmi, ale no, żeby być idealnym do tych przepisów, no tak trzeba robić. Zakładając, że powiedzmy tą piłkę można było zinterpretować na różne sposoby, a propos składu sędziowskiego, na miesiąc powiedzmy już doświadczenia i minionego czasu, jesteś w stanie powiedzieć, czy mógłbyś zareagować inaczej niż wtedy? Tak, no na pewno, bo teraz posiadając tą wiedzę, że należy taki protest, w cudzysłowie trochę bezsensowny, pisać do protokołu, to byśmy ten protest wpisali. Natomiast no, regulamin challenge'u, wideoweryfikacji neguje tak naprawdę to, że my możemy protestować przeciwko złej ocenie wideoweryfikacji przez drugiego sędziego. Także jedno drugie wyklucza. W takim razie w jaki sposób możemy wpisać do protokołu coś, co nie wiemy, bo nie widzieliśmy tego challenge'u, bo nie możemy go zobaczyć. Dopiero dwa dni później czy trzy dni później możemy to zweryfikować na tej płycie, którą się dotrzymuje do klubu, więc to na pewno też jakiś punkt do zmiany. Natomiast na pewno człowiek uczy się na przez całe życie, wiemy jak się zachować już teraz i nawet jeżeli nie będziemy mieli racji, to wpisanie protestu do protokołu nas nic nie kosztuje i każda jakaś nawet drobna sprawa, to trzeba będzie po prostu wysyłać kapitana do stolika sędziowskiego, żeby taką uwagę wpisał. Tak. Patrząc na twoją karierę zawodniczą, czy tego typu protesty kiedykolwiek, powiedzmy, w jakiś sposób zmieniały układ tabeli? Mamy sytuację chociażby jeszcze z Kędzierzyna w Rzeszowie, spotkanie, które się nie skończyło, błąd stolikowego, zawodnicy poszli do szatni, część się wykąpała, część poszła na antydoping, sędzia nagle każe wszystkim wracać, komisja antydopingowa zabrania. Więc wielkie, wielkie zamieszanie i tak naprawdę to nie jest problem. Błędy są, powiedzmy, ludzkie. To jest normalna rzecz. Natomiast trzeba robić jak najwięcej regulaminowo, wyjaśniać te sprawy w jak najprostszy sposób. Nie mogą one być zawiłe. Natomiast tutaj jest jedno, drugie wyklucza, jedno powoduje przez wyższą instancję, czyli przez komisję antydopingową, że nie można zawodnika zabrać. Tak naprawdę robi troszeczkę złą atmosferę wokół siatkówki. Przepisy według mnie powinny być proste, łatwe i zrozumiałe dla każdego, a nie troszeczkę zagmatwane. Natomiast, tak jak powiedziałem, nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby mecz był powtórzony, czy mecz zaczynał się, wracali na zawodnicy na boisko i zaczynał się od stanu jakiegoś tam po kilku dniach od tego protestu. Łukasz, bo akurat ciebie chcę o to spytać, bo tak piłka z Rzeszowa, której wspomniał Sebastian i tak samo jak z Bełchatowa, to były ostatnie piłki, ale czy w trakcie meczu, jak zdarzają się tego typu sytuacje, że sytuacja jest bardzo dyskusyjna i bardzo często krzywdząca dla, powiedzmy, danego zawodnika czy danego zespołu, jak to jest w psychice? Zapominasz od razu, czy ciągle jednak gdzieś tam tkwi, nie zgadzam się i to w jakiś sposób potem
emanuje na twoją grę, na twoje spojrzenie na decyzję sędziów? Myślę, że na jednego to działa bardziej, na drugiego mniej. No, też zależy, jaki to jest etap seta. Jeżeli początek, czy ten środek i wynik jest w miarę wyrównany, no to nikt nie będzie przez 3 minuty pamiętał jednej piłki, która tak naprawdę może nic nie zmieniać, ale jeżeli jest to końcówka i po 24, czy 24, 23, no to naprawdę można się zdenerwować. Tym bardziej, że bardzo często jest tak, że po samych reakcjach zawodników widać, czy ten błąd był, czy nie, a sędziowie nie biorą tego pod uwagę. Nie wiem, czy często chcą zaznaczyć swoją obecność na hali niepotrzebnie zupełnie. Ja bym w ogóle ten challenge uprościł. Nie ma żadnego bloku. W przyszłym roku wprowadzają dotknięcie siatki, także to już każde dotknięcie będzie błędem. Postawić tylko kamery na liniach i tyle. Albo kamery polsatowskie, które bardzo często pokazują zupełnie nieco innego i myślę, że zdecydowanie dokładniej. Mówię o bloku. Czyli generalnie rzecz biorąc, challenge jako usprawnienie wprowadza mimo wszystko wiele takich kłopotów stricte psychicznych, bym powiedział, bo w wypadku piłki w Bełchatowie, no ewidentny po bloku, ale sędziowie mówią zupełnie coś innego. No to zgadza się. Umówmy się, że ta piłka, nie przegraliśmy przez tą piłkę tego meczu, tak? Oczywiście można było dalej walczyć. No z tym, że ten trzeci set był bardzo, bardzo ważny. Można było dalej walczyć, tak? Ale pamiętam finał Ligi Mistrzów w Łodzi, gdzie Bełchatów grał bodajże z Zenitem i tam sędzia też miał prawo wziąć challenge, kiedy nie był pewny. Mógł pokazać bez punktu, już nie wiem, jak to tam teraz oficjalnie wygląda, ale mógł poprosić sam o challenge, o sprawdzenie. Tego nie zrobił. Tutaj w Bełchatowie wiedział, że tak może i to zrobił, bo to on poprosił o ten challenge. Challenge pokazuje, że nie. Wszyscy mówią, że nawet zawodnik się przyznał, że było po bloku, więc co ten challenge pokazuje, nie mam pojęcia. Czy też według mnie to powinno być troszeczkę bardziej ujednolicone, bo za każdym razem, podobnie jak z przepisami, za każdym razem sędzia inaczej interpretuje, czy to piłka niesiona była, czy nie była. Challenge, czy sprawdzamy wszystko, czy tylko jedną rzecz. Jeżeli sprawdzamy siatkę, to nie sprawdzamy bloku. Jeden sędzia interpretuje to w ten sposób, drugi sędzia interpretuje to zupełnie inny. Także wydaje mi się, że to też powinno być wyjaśnione przez nich samych. I żeby wszyscy mieli taką samą linię decyzyjności, bo kolejny raz się zdarza, że idziemy przed meczem i się pytamy, jakim systemem sędziowania dzisiaj będzie przebiegało to spotkanie, czy to jest błąd, czy nie, a jak interpretuje to sędzia. Bo to jeżeli zostawiamy dużą furtkę, duży margines dla arbitrów, dla interpretacji, dla sędziów, no to wtedy wiadomo, że tutaj, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, każdy się pomylić może. To nie jest problem, pomyłka, ale żeby w następnym spotkaniu taki sam błąd był tak samo odgwizdywany, a często jest tak, że 3 dni później gramy w innym miejscu, inni sędziowie inaczej interpretują tę samą piłkę. To najbardziej boli. Dzisiaj przeczytałem ciekawy wywiad z Waldemarem Wspaniałym a propos spekulacji przyszłego sezonu, który dementuje wszelkie informacje, które się pojawiły we włoskiej czy w naszej prasie. Jesteś w stanie uchylić jakiegoś robka tajemnicy, co się będzie działo w Zaksie? Chociaż znam odpowiedź twoją, ale zapytać muszę. Ja ci zaskoczę, jestem w stanie. Jestem w stanie, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj. No, tak. Jestem w stanie, nie dzisiaj, w ciągu Sebastian kilku dni. Sebastian właśnie zaprezentował ciekawą postawę. Jak odpowiedzieć, by nie odpowiedzieć? W ciągu kilku dni wszystko się wyjaśni i wtedy na pewno spotkamy się w szerszym gronie i jakieś pierwsze ruchy będą zaprezentowane przez klub. Także proszę Państwa, wiemy, a nie powiemy. To być może nie do końca jest prawdą, ale w przyszłym poniedziałek podejrzewam, będziemy mieli już jakieś informacje, tak? A wszystko zaczyna się... Proszę Państwa, pozostaje mi zaprosić jutro na 20:30, chociaż to będzie... Nagrywamy program w poniedziałek, więc to będzie dzisiaj we wtorek o 20:30 gramy z utytułowanym Trentino Odjatek. Trzymając kciuki za Zaksę, mam nadzieję, że podobnie jak w Lubinie i w poprzednich meczach, gdzie pokazujecie już, że faktycznie ta końcówka sezonu będzie wasza, życzę z całego serca zwycięstwa. Nie, dziękujemy. Sebastian Świderski, Łukasz Wiśniewski, Roland Dębończyk byli naszymi gośćmi. Dziękujemy za uwagę.